Przede wszystkim dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego, Ani Lewandowskiej, a także Klary Lewandowskiej. Dlaczego Ania Lewandowska zasłania twarz, nie pokazuje twarz dziecka w mediach społecznościowych. Pokazuje przecież całą postać, ale nie pokazuje twarzy. No właśnie, rozwiązanie tak naprawdę tej zagadki w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Dzisiaj na temat właśnie tego, dlaczego Ania Lewandowska i pewnie Robert tak zasłania dziecku twarz, a przecież robią sobie zdjęcie z tym dzieckiem, tak wrzucają na media społecznościowe i nie pokazują twarzy. No różne są trendy na świecie. Niektórzy celebryci, aktorzy, czy piosenkarze, sportowcy pokazują twarz dzieci. Zakładają nawet tym dzieciom po prostu profile na Instagramie. Niektórzy tutaj wręcz przeciwnie. No więc tak, jeśli chodzi o rozwiązanie tej tajemnicy, jest ona tak naprawdę bardzo prosta, mianowicie jest to obawa przed porwaniem dziecka, tak przed po prostu porwaniem dziecka. O Swego rodzaju, właśnie, tożsamości tego dziecka. To jest przede wszystkim pierwszy cel, bo to, że takie zdjęcia prędzej czy później trafią do mediów, to jest rzecz nieunikniona. Tak, wystarczy, że tutaj to praktycznie rodzice ustawią się źle z tym dzieckiem i ta twarz zostanie pokazana. Natomiast największe obawy są tak naprawdę o porwanie tego dziecka. Zobaczmy sobie, że ludzie tacy jak no, lewandoscy, tak, czy w ogóle celebryci sportowcy, to są ludzie zapracowani, często tymi dziećmi po prostu zajmują się tej babci, czy na przykład opieku, opiekunki tak, do dzieci. To jest nic złego. Ja nie mówię, że po prostu rodzice się nie zajmują. Natomiast y, y, trzeba pamiętać, że no, taki człowiek, który chciałby porwać takie dziecko dla na przykład dla okupu, tak, y, no to wtedy znając tą twarz, jest tanie. Tak, na przykład, jak tutaj nie wiem, y, opiekunka czy babcia odprowadza dziecko, zawozi do przedszkola, y, czy gdzieś po prostu będzie na zakupach, tak, y, wykorzysta praktycznie ten moment nieuwagi y, albo y, gdzieś przychodni, i wtedy to dziecko jest narażone narażone, narażone, po prostu jest tutaj na taką sytuację. No bo nie ma co ukrywać, tak, że dzieci, tutaj celebrytów, tak, biosenkarzy czy sportowcy, jak pójdą do szkoły, no to bardzo szybko zostaną rozpoznane, chociażby po nazwisku, tak, w szkole. Natomiast jest to opieka, jest to tak naprawdę ochrona czy opieka rodziców, żeby to dziecko nie zostało później porwane, tak, żeby nie zostało po prostu porwane i dlatego ta twarz w celach bezpieczeństwa praktycznie jest zakrywana. Chociaż w dzisiejszych czasach to tak naprawdę, no, nie ma dużego znaczenia, tak, no, w praktycznie w XXI wieku każdy dysponuje komórką, na każdym kroku praktycznie jest monitoring kamery, więc to praktycznie nie ma jakiegoś większego znaczenia, tak, no bo tutaj rodzice mogą tą twarz nie pokazywać, ale na przykład ktoś inny może ją po prostu upublicznić, tak, ktoś może po prostu pokazać, jakiś, nie wiem, kolega czy koleżanka tutaj z przy, przy, przedszkola, ze szkoły, tak, już nawet przedszkolaki po prostu tutaj, tutaj ma, mają komórki, żeby się tymi komórkami bawić, więc tak, rzeczywiście wygląda sytuacja. Natomiast no, rzeczywiście jakby tutaj ludzie zamożni, tak, czy ludzie po prostu z tych pierwszych stron gazet narażeni są, tak, no, porywacze wiedzą, że jakby dziecko to jest czuły punkt, mogą później porwać. Były takie przecież przypadki, chociażby w Stanach Zjednoczonych, w Hollywoodzie porywanie praktycznie dzieci tych zamożnych, tych celebrytów dla okupu. Bardzo często takie sytuacje nawet nie są później przekazywane do mediów publicznych, tak, do informacji ogólnej, żeby ludzie się tego nie dowiadywali, i żeby też to nie był przykład dla kolejnych tak naprawdę grup przestępczych, tak, dla kolejnych po prostu grup przestępczych. Przecież u nas była tak, tak sprawa tutaj praktycznie uprowadzenia olewnika, a więc mężczyzny, który no, był bardzo zamożnym, tak naprawdę człowiekiem, młody mężczyzna, który pochodził z zamożnej rodziny, którzy tam do dzisiaj praktycznie mają tak, tutaj wędliny, cały zakład, masarnie czy jak tam to się nazywa, więc tutaj rzeczywiście w przypadku takiego małego dziecka istnieje ryzyko, zwłaszcza, że e, tak naprawdę no, Lewandowcy to są bardzo majątni ludzie, praktycznie e, już są w pierwszej setce najbogatszych Polaków, więc tym bardziej tak istnieje ryzyko e, tutaj, że takie dziecko może zostać porwane, tak, może zostać porwane i to porwanie nie musi być takie, że ktoś przyjdzie do domu i ci porwie, tak, no bo w domu, w domu może być zabezpieczenie, ochrona, monitoring i tak dalej, ale to może być porwanie gdzieś na ulicy, gdzieś po prostu miejscu, gdzie się praktycznie tego nikt nie spodziewa, a później tacy porywacze mogą stosować okup, tak? I to jest swego rodzaju właśnie obawa, żeby tej twarzy nie pokazywać tego dziecka, tak? No i tutaj są różne opinie, tak? Bo na przykład niektórzy zakładają swoim dzieciom, tak? Ostatnio słyszałem, że podobno tutaj Steczkowska, tak? Justyna Steczkowska założyła swojej córce tam chyba 8 czy 10-letniej konto na Instagramie i publikuje zdjęcia, więc są różne tak naprawdę opinie. Niektórzy rzeczywiście bardzo szybko chcą, żeby ich dzieci stały się popularne, sławne, tak? a niektórzy chronią tak naprawdę te dzieci przed całym światem. Poza tym jest to też jakby inna sprawa, ponieważ nie wiadomo, czy tutaj córka Lewandowskich chce w przyszłości być osobą publiczną, tak, czy chodzić z nimi na ścianki, czy po prostu na różnego rodzaju imprezy, a być może będzie chciała być w cieniu, tak. Zobaczmy sobie taką sytuację Cezary Pazura, tak, a więc Cezary Pazura, który przecież jest bardzo popularnym aktorem, który ma nawet kanał na YouTubie, który praktycznie wszystko pokazuje, a na przykład mało kto wie o tym, że ma córkę z pierwszego małżeństwa, tak ta córka ma tam 20 parę, bo 30 lat praktycznie. Natomiast nigdy ona się nie pokazuje, bardzo rzadko ona się pokazuje gdzieś w przestrzeni publicznej. Natomiast jakby Cezary Pazura zawsze pokazuje tutaj tą swoją żonę Edytę i te dzieci, które już ma teraz, tak, z tą drugą praktycznie żoną. Natomiast mało kto o tym wie, że ma po prostu już bardzo dorosłą córkę, tak no 30-letnią, ale ona jakby nie chce tak do tego świata nie ciągnie, do tego świata nie jest w tej przestrzeni właśnie publicznej. Ja nie mówię, czy to jest złe, czy to jest dobre, tak, no każdy tak podejmuje taką decyzję, to, że rodzice są na świeczniku, to nie znaczy, że dziecko musi też po prostu być tak, być może dziecko wybierze zupełnie inną drogę, tak, zupełnie inną drogę. No, w przypadku tutaj Lewandowski to jest zupełnie skomplikowana sytuacja z tego względu, że Ania Lewandowska w dużym stopniu opiera jakby swoją działalność, biznesy o właśnie po prostu kwestie takie rodziny. często wrzuca na media społecznościowe, na Instagrama zdjęcia z Robertem na wakacjach, gdzieś po prostu w wolnym czasie, jak spędza z dzieckiem, i tak dalej, więc ciężko jest tutaj usunąć, tak no ciężko jest, nie wiem, wyretuszować, po prostu usunąć postać z kadru, więc tutaj rzeczywiście bardzo często klara się pojawia, natomiast rzeczywiście rodzice starają się tutaj zakryć tą twarz, tak, po prostu starają się zakryć tą twarz, żeby tutaj nie pokazywać, żeby też nie eksponować tak ewentualnie wiemy też, że w potrafią być okrutni, przerabiać, później robić różne, dorysowywać różne rzeczy i tak dalej. Potrafią być okrutni, robić różnego rodzaju przeróbki, to nie chcą tutaj narazić też tego dziecka na później jakiś szok, także takie dziecko tworzy komputer, zobaczy, że tam jest jego twarz, tak w jakimś tutaj kontekście, czy satyrycznym, czy innym, ale co może być takiego dziecka właśnie bardzo przykre. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście to jest dobre, żeby zakładać takim małym dzieciom, tak? No nie mówię w przypadku Klary Lewandowskiej, ale w przypadku innych właśnie celebrytów, konta na Instagramie, żeby te osoby były popularne. A być może to jest dobra droga, tak? Skoro ludzie są tutaj, rodzice są praktycznie na świeczniku, są tutaj swego rodzaju celebrytami czy osobami znanymi, to tak naprawdę to dziecko nie ma możliwości innego życia, tak? Być może jest skazane na to, żeby też być osobą publiczną. No bardzo często można zobaczyć, że e, czy na przykład dzieci idą w, w, po prostu e, w te same podróżują tymi samymi drogami co rodzice, tak? E, czy na przykład robią ten sam wykonują ten sam zawód. E, no i to czasami się wiąże z tym, że są osobami publicznymi, tak? E, że są po prostu osobami publicznymi, Na się to tak jest w przypadku piosenkarzy, także są piosenkarze, którzy mają dzieci, e, czy piosenkarki i bardzo często właśnie te dzieci też później starają się piosenkarzami, tak jakby idą w te ślady właśnie rodziców. No ale czy to jest dobre, czy nie, to już jest inna sprawa. Niektórzy mówią, o, bo to jest straszne tak naprawdę, bo takie dziecko nie ma jakby tutaj dzieciństwa, tak, już jest jakby osobą publiczną. To też jest taka sytuacja, że praktycznie takie dziecko by poszło na plac zabaw, tak, i wszędzie by poka pokazana była jego twarz, wizerunek, to potem takie dziecko może być wytykane przez inne dzieci na placu zabaw. Wiesz, że takie małe, kilkuletnie, tak, to dzieci nie mają aż tak rozwiniętego rozumu, żeby nie sprawić przykrości tak jakby innym, innemu dziecku, tak. Więc to też jest taka obawa, jakby o funkcjonowanie dnia codziennego, nie tylko porwania, ale by funkcjonowanie dnia codziennego. Taka Klara może pójść z babcią na przykład na plac zabaw i wtedy wszystkie inne dzieci im na przykład będą ją wytykać, tak, że o, to ty jesteś po prostu Lewandowska i tak dalej. No i to dziecko może się czuć odizolowane, jakieś dziwne, obce, tak, bo wszyscy będą ją rozpoznawać, ona nie będzie nikogo znać, bo po raz pierwszy ich będzie widziała, a one wszystkie będą znać, bo będą znały po prostu jakby tu z mediów społecznościowych, z telewizji, z prasy i tak dalej. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, zobacz też inne filmiki na moim kanale, myślę, że bardzo warto, bardzo warto, myślę, że bardzo e, ciekawe tak naprawdę filmy, warto je zobaczyć, to był taki filmik tak naprawdę informacyjny, dotyczący właśnie tego, ponieważ e, często otrzymywałem od was takie pytania dotyczące tego, dlaczego e, Robert i Ania Lewandowski nie pokazują twarzy Klary Lewandowskiej, Także myślę, że teraz praktycznie wyjaśniłem całą sytuację. Nie ma tutaj żadnego problemu, jeśli chodzi właśnie o wyjaśnienie tej sprawy, tej kwestii. No a pewnie w wieku tutaj, tak, na 100 lat, 15 czy 16 czy 18 lat Klara zdecyduje, czy chce rzeczywiście po prostu być osobą publiczną, chodzić na ścianki, udzielać wywiadów, czy też nie, tak. Zobaczmy sobie na przykład Adam Małysz też po prostu przez długi czas nie pokazywał córki, a później się pojawił z tą córką i razem z żoną w reklamie playa, tak. Oczywiście żonę wszyscy praktycznie znali, ale córki mało kto znał tak jak ona wygląda a później wystąpił praktycznie cała trójka wystąpiła w reklamie to wszystko dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć